Muzeum Beskidzkie w Wiśle wzbogaciło się o nowe urządzenie. W zeszłym miesiącu miało miejsce oficjalne otwarcie unikatowego folusza. Postanowiliśmy zajrzeć do muzeum i zobaczyć, jak sprawdza się to urządzenie i czy cieszy się zainteresowaniem odwiedzających. Kto nie przyszedł na to otwarcie, to potem osoby dochodziły, bo jak gdyby wieść u mieszkańców Wisły rozeszła się szybko i chcieli ten mechanizm, bo folusz to jest mechanizm, chcieli to zobaczyć. Zabytkowe folusze można oglądać tylko w kilku skansenach w Polsce. Ten wiślański został odtworzony na podstawie zachowanych projektów. Ma przede wszystkim pełnić funkcję edukacyjną, dlatego też trochę różni się od oryginału. Prace nad nim trwały rok. Były większe. Tutaj na przykład mamy 2 stempory, a w tradycji dużo razy były na przykład 4, a więc te urządzenia były większe, stąd dzięki temu też można było większej ilości płótna czy sukna spilśnić niż w tym naszym. Folusz to maszyna służąca do obróbki tkanin. Składa się z 5 ważnych elementów, ale najważniejsze jest koło wodne, które wprawia w ruch pozostałe części folusza. Folusze zawsze kiedyś były budowane koło rzek, koło potoków i woda właśnie napędzając koło wprawia w ruch taki wał z czopami, a one znowuż zahaczają o takie stempory, młoty, które też są wprawiane w ruch i pod te stempory dawane jest płótno albo sukno, które niestety bezpośrednio po utkaniu dużo razy jest za rzadkie. Stąd trzeba je spilśnić, ono musi być gęstsze i właśnie pod wpływem uderzeń młotów, ale również gorącej wody można to było zrobić. Proces ten czasami był bardzo długi, ale wytrwali górale wiedzieli, że trzeba czekać przy foluszu, więc dużo razy ich nazywali czakoczami, no bo po prostu czekali, ale mężczyźni w sumie lubili to zajęcie. W ten sposób otrzymane sukno było podstawowym materiałem, a górale otrzymywali je z czystej, 100-procentowej wełny owczej. Wiślański folusz uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach projektu w poszukiwaniu piękna w kulturze górali śląskich. Realizacja projektu była możliwa dzięki koncepcji naszej pani kierownik Małgorzaty Kieryś, która po prostu przez wiele lat marzyła o takim ruchomym foluszu na terenie skansenu i wreszcie jej się udało, czyli marzenie się spełniło. Czyli to jest takie doskonałe uzupełnienie tutaj tego terenu i waszej oferty pewnie. Tak. Chcieliśmy, żeby nasz skansen był żywy i właśnie ten element foluszu ruchomego to na pewno spełnia. Ale jeszcze warto dodać, że mamy kuźnię, w której pracuje pan Kowal i to jest również taki stały element żywego muzeum. Mamy też szkołę koło muzeum, gdzie na zamówienie można odbyć taką lekcję w starym stylu, jakby z XIX wieku. W ramach projektu możliwa była również modernizacja budynku muzeum. Folusz w Wiśle można zobaczyć w godzinach otwarcia Muzeum Beskidzkiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.